Dzień dobry Państwu. Serdecznie witam Państwa. Otwieram 51. sesję Rady Miejskiej. Serdecznie witam wszystkich przybyłych na to spotkanie Państwa Rady Miejskiej. Szczególnie serdecznie witam Panią Irenę Nowicką, której za chwilę będziemy mieli statuetkę do wspólnego dla miasta. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że w sesji uczestniczy 21 radnych, co stanowi oczywiście forum, przy którym Rada może obradować i podejmować prawomocne uchwały. Do widzenia głosu wyznaczam Panią Wiceprzewodniczącą Radę. A teraz oddaję głos Panu. Proszę bardzo. Ja przede wszystkim witam również bardzo serdecznie Panią Irenę Nowicką i rozpocznę od tego, że samymi plecami bogaci nas, Pan najmniejszy w postaci miasta. To są te bardzo dużo prosiły, że chodzi o kolory, o ten tempo rozwoju, jak o charakterze materialnym, ale również kulturalnym, każdym innym. I witam za ten prosił do decyzji uchwały Rady Miejskiej Panią Irenę, która pisała się w historii naszego miasta poprzez najpierw w pierwszej części swojego życiorysu podobnego jako ten wierny adorator kina naszego pod różnymi postaciami występującego. Ja a później przez kilkanaście lat pełniła rolę prezesa SAP, czyli organizacji artystów twórców i był to czas bardzo dzielnie spożytkowany, bardzo interesujący i myślę, że decyzja rady jest jak najbardziej prawna i słuszna i niech to będzie nasze bogactwo, jeżeli chodzi o różne ważne, interesujące postaci w Gliwawie. No i cóż, no, teraz wręczymy Pani Janie to, co wręcz powinniśmy, no i poprosimy ewentualnie, Pan Przewodniczący pozwoli o to, żeby Pani Jana zabrała również głos. Dziękuję. Wielcy artyści
jeszcze poświęci rok o to, co chcą. My natomiast w danym środowisku, w danym społeczeństwie, wśród swoich ludzi musimy się wykazywać zaangażowaniem, promocją młodzieży, promocją miasta, prawda, żebyśmy zaistnieli, więc robiliśmy bardzo dużo. Nasi DKF-owcy z naszych klubów osiągali świetne wyniki na konkursach ogólnopolskich, filmowych. Wysyłałam ich na festiwale filmowe, aczkolwiek nie było takiego mecenatu, jak jest w tej chwili, bo było jedynie, ale staraliśmy się, a jeden z panów nawet jest słynnym montażystą. Kilku ludzi wypromowałam do Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, no i do Teatralnych w Warszawie. Udawało mi się poprzez znajomości z artystami, z reżyserami, których przyjmowałam w kinie na różnych konkursach i pokazach filmowych. Dużo by mówić. Kończąc, chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o artystów, będę odwoływała się do Państwa serc i umysłów, i abyście czuli tę kulturę, bo ja już się zrzekłam prezesowania i przejęła to młoda gwardia i pewnie stawia na pomoc Państwa i liczy na Państwa bardzo. Także tyle z mojej działalności. Niektórzy z Państwa znają mnie od lat i wiedzą, a niektórym przedstawiam się i proszę o pamięć w kulturze, może będziecie mnie do czegoś potrzebowali. Zasób wiedzy jeszcze jest duży. Sił trochę jest, więc mogę jeszcze coś. Ale tu osobiście chciałam podziękować panu burmistrzowi Żylińskiemu, z którym lata przetrwałam, pani Irena tu, którą znam, pani Pras, w ogóle sporo ludzi, prawda, których znam i dzięki którym przetrwaliśmy właśnie jakoś nie balansując między polityką a kulturą. Po prostu szanujemy się wzajemnie, a panu burmistrzowi dziękuję serdecznie, bo pan chyba pamięta czasy, kiedy zamarzała szklanka wody w kinie, a pan dowoził węgiel, żebyśmy kina nie zamknęli. Także i pani dyrektor Wiśniewska, nie wiem czy jest, bo osobiście chciałabym podziękować, bo czas, kiedy ją pracowała, kultura zawsze się rozwijała i bardzo była, no ja pamiętam panią dyrektor, tu chciałam podziękować serdecznie za otwarcie kina w remoncie, kiedy pani dyrektor była tak zaangażowana, że biegała z jednego końca w drugi, a później cały splendor według mego odczucia przeszedł na innych zarządzających, prawda? Aczkolwiek też dobrze. Także ja tutaj osobiście całej radzie, wszystkim przyjaciołom, wszystkim i chcę jeszcze prosić. Proszę Państwa, ja jako dawny działacz, 10-30-letni i człowiek wyrosły w tych różnych transformacjach politycznych. Proszę, niezręcznie mi będzie to wypowiedzieć, ale powiem, jesienią są wybory. Nie wylejmy dziecka z kąpielą. Dajmy ludziom szansę, którzy pozaczynali już teraz, w tej kadencji, tyle pięknych przedsięwzięć, żeby ci nasi radni, władza, żeby mogli dokończyć. Wykorzystajmy przynajmniej te kadencje, które nam dają, prawda? Także dziękuję serdecznie i proszę o tym pamiętać. Dziękuję. Jeśli Państwo poprosi, żeby
Państwem w sprawie wieloletniego planu rozwoju modernizacji urządzeń wodociągowych tworzących kanalizacyjnych i własnych wodociągów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2021. Jest to uchwała autonomowa cyklicznie przyjmowana przez Radę Miejską. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś zmian? Nie widzę. Wobec tego przegłosujemy. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem nowego punktu? Proponuję przez Pana Burmistrza. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada jednomyślnie postanowiła ten punkt wprowadzić. I wobec tego przegłosujemy teraz cały porządek z tą jedną zmianą. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada przyjęła porządek. Thank you.
komisja pozytywnie otrzymuje projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja prosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby coś? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w sprawie szczegółowych warunków przyznawania odpowiedzialności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne oraz usługi opiekuńcze z włączeniem, wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania wyżej wymienionych usług. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Widzę, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska tę uchwałę również podjęła jednogłośnie. Kolejny punkt dotyczy trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznych dla zakupowania przez stronę oraz szkołą. Temat był również omawiany na komisjach. Bardzo proszę o opinię. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Komisja prosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Nie widzę. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznych do użytkowania przedszkolnego oraz szkołą, dla których gmina miejska i Mora jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobierania i korzystania z wyżej wymienionym brzmi. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że tę uchwałę również Rada Miejska podjęła jednogłośnie. W kolejnym punkcie mamy organizację wspólnej usługi finansowo-księgowej. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Tak się na posiedzeniu Komisji Budżetu zwracałem na uwagę, że projekt uchwały jest niedoskonały i nie zawiera paragrafu mówiącego o utraceniu mocy uchwały numer odpowiedni z 26 września 2016. Pani doskonała się z tym naprawić. Ja sygnalizuję, że uchwała powinna zawierać w paragraf 5 w sprawie dozwałości. Zdać moc uchwała nr 30/262/16 Rady Miejskiej z Ławy z dnia 26 września 2019 roku w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo-księgowej administracyjno-organizacyjnej niektórym jednostkom organizacyjnym gminy miejskiej Ławy. Taki zapis jest niezbędny. Dobra. Tak. Dziękuję bardzo. W związku z tym bardzo proszę. Ważnym punktem chciałem zapytać, czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, może nam to wiele zmieni. Proszę bardzo, Pani Radna. Nie, nie zmienię. Chciałabym tylko zasygnalizować Panu Przewodniczącemu, że jeżeli pojawia się zmiana, to żebyśmy wysyłali jeszcze przed sesją poprawioną uchwałę. To, co mamy sobie jakiś problem, żebyśmy nadali przed sesją dostali poprawioną uchwałę na nasze uwagi. Jeżeli ona jest słuszna, oczywiście. Na naszej komisji nikt na to nie zwrócił uwagi, w związku z tym nie... Podpisywała uchwałę prawną, więc tak. Nie trzeba sprawdzać jeszcze raz. Bardzo proszę o opinię, panie przewodniczący. Pomimo nie bardzo przedstawia komisji Rady Gospodarki Rozwoju i Finansów, powiedzieć, że ta uwaga, to zastrzeżenie zostało zgłoszone, jednak jeżeli chodzi o merytum uchwały, ona została zaopiniowana. Komisja prosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Był głos Pani Rady Miejskiej. Widzę, że nikt więcej nie chce. Wobec tego przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie organizacji wspólnej usługi finansowo-księgowej i administracyjnej oraz organizacyjnym i innym jednostkom organizacyjnym gminy miejskiej Ława wyżej wymienionym brzmieniu. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednogłośnie. W kolejnym punkcie mamy ustalenie regulaminu wysokości oraz wysokości szczegółowe warunki przyznawania dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli. Temat był również omawiany na komisjach. Bardzo proszę o opinię.
pan przewodniczący komisji budżetowej. Komisja pozytywnie. Dziękuję bardzo. Komisja proszę o przyjęcie tej poprawki. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pani przewodnicząca. Ja chciałam tylko dodać, że te podwyżki, które któreśmy zagłosowali w komisjach, są to nie podwyżki z ministerstwa, tylko to są nasze lokalne podwyżki związane z faktem, że rzeczywiście płace nauczycieli i za dodatkowe czynności w szkole są bardzo mizerne. Państwo na razie nie przewiduje podwyżek. Inflacja jest jaka jest. Ja chciałam tylko przypomnieć, że zawód nauczyciela, zresztą słychać, wcale nie jest łatwy, a szczególnie teraz. I te sumy, które dostaną nauczyciele, są zadowalające, ale nie do końca. Bardzo dziękuję wszystkim za to, że to zostało przyjęte, znalazły się pieniądze i bardzo dziękuję. Także to jest nasza zasługa samorządu i władzy za to, że te pieniądze się w budżecie znalazły. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bo jedno małe głosowanie od 1 kwietnia podeszli na komisję podatków. Na razie nie ma. Trzeba mieć prawo. Wtedy będziemy dyskutować. Natomiast to nie wiem, te przepisy będą obciążały tylko przed naszej gminy. Ale dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciał zaprosić? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków innych składników wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę miejscową Iwana, wyżej wymienionych. Kto jest za? Głosuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę jednocześnie. W kolejnym punkcie mamy zrzucie prawa własności nieruchomości położonych przy ulicy Ziemowitej. Pan również był omawiany, bardzo proszę. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Nie widzę, wobec tego przejdziemy do głosowania. Proszę Państwa, jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonych przy ulicy Ziemowita, wyżej wymienionych budziników. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę przy 20 głosach za oraz jednym głosie wstrzymującym. Kolejny punkt dotyczy nabycia nieruchomości położonej w ławie przy ulicy Gdańskiej. Ten temat również był omawiany. Bardzo proszę. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Komisja prosi o przyjęcie bez uwagi. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Nie widzę chętnie do dyskusji. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w ławie przy ulicy Gdańskiej wyżej wymienionych budynków? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości położonej w ławie przy 20 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się. Kolejny punkt dotyczy zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Sikorskiej. Temat również był omawiany, bardzo proszę o to. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Pozytywnie. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby coś dodać? Nie widzę. Wobec tego głosujemy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Sikorskiej? Wyżej wymienionych. Kto jest za? Przeciw. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła pierwszą uchwałę. Jestem przeciw. I kolejny punkt dotyczy zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Lipowych Tłumów. Bardzo proszę o opinię. Komisja. Dziękuję bardzo.
Komisja, w związku z tym głosujemy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Wikowskiej wyżej wymienionym drzwi? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Sobieskiego. Temat był również omawiany. Bardzo proszę. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały. Dziękuję. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Również pozytywnie. Dziękuję. Sprzeciwać. Czy ktoś chciałby coś dodać jeszcze? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie zbycia prawa własności nieruchomości położonej przy ulicy Sobieskiego wyżej wymienionej? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę 20 głosami za oraz jednym głosie przeciw. I w kolejnym punkcie mamy dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej. Uchwała, temat również był omawiany. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Pani Radna. A zapytanie pana burmistrza Wojciechowskiego. Bo sprawa dotyczy dzierżawy dla firmy Pomak i dla pana Wojciechowskiego chciałbym dowiedzieć się o wartości dzierżawy przy ulicy Zimowita, tych dwóch działek i przy ulicy Wiejskiej. Jaka, o jakiej wartości finansowej dla budżetu miasta Lublina? Panie Przewodniczący, w takim razie kontynuować. To znaczy ma Pani na myśli, czy przejść do kolejnego punktu, tak, a głosowanie odłożyć, to nie ma dzień z Państwem. Znaczy nie, głosowanie proszę, bo ja widzę, że większość mi jest za, więc proszę o zarek. Głosujemy, dobrze. Dobrze, myślałem, że wrócimy do głosowania. Że uzależnia Pani swój głos, tego jak te informacje. Dobrze. Nie widzę, żeby ktoś z Państwa jeszcze chciał zabrać głos, w związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Ława wyżej wymienionym drzwi? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę 20 głosami za oraz jeden głos się wstrzymał. W kolejnym punkcie mamy powołanie doraźnej zmiany w statucie miasta Iławy. Tu muszę Państwa uprzedzić, że w związku z pracami, które nastąpiły w komisjach, propozycja padła, aby przewodniczącym tej komisji został pan przewodniczący Komisji Problematyki Społecznej, pan radny Andrzej Pankowski, a nie tak jak pierwotnie planowaliśmy inne osoby. W związku z tym jest tylko tego typu zmiana. Pozostałe nazwiska nie ulegają zmianie, czyli taka była propozycja, czyli przewodniczący wraz z wiceprzewodniczącymi oraz przewodniczący wszystkich stałych komisji. To taka jest tutaj drobna. Poza tym bardzo proszę o opinię. Ja tutaj w tym punkcie chciałbym się troszeczkę zatrzymać, ponieważ na komisji żeśmy dyskutowali w różnych kierunkach. Rzeczywiście zmianami w Warszawie, że komisja i powołanie staje się celowe, jednakże mielibyśmy pracować nad statutem, który dotyczył, że nie nas, a przyszłej Rady. W związku z tym może chcielibyśmy się dowiedzieć troszkę więcej. Ale no do tego, że komisja taka powinna być powołana, to jakby komisja nazwa odniosła się pozytywnie, ale czym ona by miała się zająć? No nie wiem, jakimi zmianami. Przepraszam bardzo, może pani pozwoli, że podejrzewam, że pytanie było skierowane jednak do.
są pewne rzeczy, które zdezaktualizowały się w statucie w chwili obecnej, które absolutnie porządkowo wymagają poprawy. Są propozycje do zmian statutu, które złożyli mieszkańcy Libawy i dotyczą na przykład możliwości składania wniosków o podejmowanie uchwał przez grupę mieszkańców po określonej na zebraniu określonej kartki podpisów, tak jak się to ma analogicznie, że może być projekt obywatelski złożony w Sejmie. Na tej zasadzie obiecałem, że ten punkt również będzie wprowadzony do zmian w statucie i w związku z tym do tego między innymi potrzebna jest taka komisja. Niewątpliwie już nowe prawo wyborcze i nowe rozwiązania, które mają się pojawić, wpłynęły do nas, w związku z tym wiemy na przyszłość, że trzeba będzie tych zmian dokonać, że wiele rzeczy już będzie nieaktualne. W związku z tym jest duże pole do popisu, aczkolwiek ciężka praca przed nami stoi przed głową. Będą się zajmować. A służyczne będzie przyszłym pokoleniom, co niewątpliwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w kolejnej generacji, jeżeli będzie inna grupa rady na tej sali zasiadała i będą uważali, że ten statut mu się nie podoba, czy wymaga poprawy, czy zmian, to będzie to prawo i będą zrobić. Natomiast myślę, że my możemy coś pozytywnego postawić. Rozumiem, to zespół kreatywny, który w oparciu o bieżące przepisy. Zobaczymy. A dlaczego nie? Dobrze, bardzo proszę, komisja problemów społecznych w Dominie. Tak, co do zasadności powstania tej komisji, jak najbardziej prawda. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Czy coś jeszcze do uzupełnienia Państwa interesowało? Nie widzę. W związku z tym możemy przejść do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw zmiany statusu miasta Iławy w wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie powołania doraźnej komisji przy 19 głosach za oraz jednym głosie przeciw i jednym głosie przeciw. Przewodniczący, tak. To jest w ramach jednej uchwały. W kolejnym punkcie mamy udzielenie pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu na funkcjonowanie urzędu do Sejmu. Proszę bardzo. Komisja pozytywnie opiniuje projekt. Dziękuję. Komisja prosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie przyjęty. Dziękuję bardzo. Czy ktoś zabrał głos? Tak, w tej sprawie. Pan przewodniczący, bardzo proszę. Od lat nie głosowałem. Uważam, że Bruksela posiada takie środki, że samorządów środki nie powinny mieć. Ale od pewnego czasu, ponieważ te środki wracają zwielokrotnione, to zmienią zdanie. To zmienia się. Proszę Państwa, proszę o ciszę. Przy głosie jest Pani. Że od 12 lat głosuję przeciwko, a to tylko z tego względu, że raczył pofatygować się do nas, mimo żeśmy prosili, żeby ktoś przyjechał, powiedział nam na coś, dał te pieniądze i przybliżył pracę. Proszę Pan. Znaczy ja tutaj zarządzam, że jeździłem na konsultacje do Serbii i pytałem, mówił, że mam to zaraz. To jest biuro zaprezentowane i pomyślane przez Urząd Marszałkowski, przez Kolejny Marszałków i taka tam idea przyświeca. To znaczy, że jest tam pierwsze osoby zatrudnione, które pilnują naszych spraw, naszego regionu. I stąd jest ta składka i szczotka. I nie ma tu nic zapytanego, bo realizują to wszystkie samorządy wojewódzkie w sile 16 w całej Polsce. Jako ciekawostkę tylko chciałem zapytać, czy jest to jakoś parytetowo do ilości mieszkańców danego powiatu?
powiaty, czy też tak? Nie, nie jest tak, że wszystkie powiaty teraz są. Nie, nie, to nie, to jest według jakiegoś klucza. Jasne. Dziękuję bardzo. Też Państwa życzę. Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu warmińsko-mazurskiemu na funkcjonowanie biura w procesie z wyrażeniem brzmienia? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w 20 głosach za oraz jednym głosie przeciw. W kolejnym punkcie mamy udzielenie pomocy finansowej powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego o charakterze powiatowym. Temat był omawiany. Bardzo proszę o opinię, panie przewodniczący. Komisja pozytywnie opiniuje projekt. Dziękuję bardzo. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym głosujemy. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Iławskiemu na realizację zadania publicznego w charakterze ponadgminnym? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę, stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednomyślnie. Kolejny punkt dotyczy udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gminy Jeziorak. Temat również był omawiany. Bardzo proszę. Komisja opiniuje pozytywnie. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Komisji Oświaty, bardzo proszę. Ale nie wiem, że... Dziękuję bardzo. To się nazywa lotbo. Dobra. Nie widzę chętnych do dyskusji w tej kwestii. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Gminy Jeziorak Wyrzeźbienia Gminy? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejny punkt dotyczy również pomocy powiatowi Iławskiemu, ale na szkolenie młodzieży w zakresie żeglarstwa. Bardzo proszę. Nie. Komisja również pozytywnie opiniuje w jednym głosie wstrzymując. Dziękuję. Komisja wnosi o przyjęcie bez poprawek. Dziękuję. Pozytywnie. Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby coś powiedzieć? Nie widzę, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Iławskiemu na szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie żeglarstwa wyżej wymienionych gmin? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Wstrzymał się od głosu. Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę jednomyślnie. Teraz widzę już pana profesora Jerka. Bardzo proszę. Jarek, przepraszam. Dotyczy punkt nowo wprowadzonego, czyli wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń. Tak, Jarek, bardzo przepraszam. No to duża niezręczność Państwa, ale bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. W 2016 roku pochylaliście się Państwo, pracowaliście nad taryfą, która miała obowiązywać w 2017 i 2018 roku. Niestety ustawodawca postanowił inaczej i będziemy zmuszeni wspólnie z Państwem się pochylić jeszcze chociaż na dzisiejszym posiedzeniu na taryfą, którą musimy przygotować do 12 marca. I postaram się szybko do Państwu przekazać, że wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągów kanalizacyjnych spółki Iławskie Wodociągi został Państwu przedłożony w związku z ostatnimi zmianami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Zmieniona ustawa obowiązuje od 12 grudnia 2017 roku oraz rozporządzenia w sprawie ustalania taryf zawodowych i ścieków.
cały czas ta, to rozporządzenie, projekt tego rozporządzenia jest, funkcjonuje w obiegu jako projekt. Nie ma, nie jest ostatecznym dokumentem, w oparciu o który musimy do 12 marca przygotować taryfy. I to rozporządzenie dopiero, ten projekt został opublikowany 7 lutego, także na poprzedniej sesji nie mogliśmy Państwu głowy zawracać tym. I ustawodawca w wyżej wymienionych aktach zmienił czas obowiązywania taryf zawodowych i ścieki z 1 roku na 3 lata. A aktualnie obowiązująca taryfa, na którą Państwo pracowaliście, będzie obowiązywała do 30 czerwca bieżącego roku. I wobec powyższego musimy to złożyć do 12 marca do organu regulacyjnego Wody Polskie. I jednym z załączników obligatoryjnych do tego wniosku taryfowego jest wieloletni plan rozwoju i modernizacji infrastruktury wodociągowej. I dlatego przedłożony Państwu ten plan w roku 2017 został zrealizowany w 100%. W 2018 roku musieliśmy troszeczkę zmodernizować, troszeczkę, że tak powiem, stonować wydatki, bo wykonywaliśmy, będziemy pokrywali zadania. Nie chcemy, żeby po prostu niezgodność wykonanych zadań później miała odbicie na cenie wody. No, lata następne, 19 rok, 20, to do 21 roku do czerwca będzie obowiązywała, ten plan będzie obowiązywał, taryfa też. Dlatego żeśmy złożyli, po przeanalizowaniu z pracownikami odpowiedzialnymi firmy, i ten plan właśnie Państwu przełożyliśmy. Do tej pory, wychodząc z firmy, nie było żadnej informacji, że to rozporządzenie, w oparciu o które musimy zaktualizować, jakby stworzyć nowe taryfy, jeszcze nie wiemy. Także jesteśmy to też, siedzimy na gorącym krześle i musimy dokonać tego. A przepisów jeszcze nie ma konkretnych. Jesteśmy w kontakcie z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie, która jakby jest głównym koordynatorem organizacyjnym z ustawodawcą, i czekamy. No, przygotowujemy materiał wszystkiego i ostatni tydzień prawdopodobnie to będzie uchwalenie głowy dla nas. No, chcemy się z tego i przy okazji musimy teraz poprosić o pochylenie się na tym i zatwierdzenie. Wobec tego nie możemy złożyć wnioski. Rozumiem. Dobrze, tu już widzę pytający wzrok z moich kolegów. Czy w związku z tą zmianą możemy spodziewać się zmian w taryfie? Proszę Państwa, no, obiecaliśmy w 2017, jak Państwo takie same pytania były, Państwo zadawaliście, 2017 i 2018 rok niezmienione zostały taryfy. No niestety, musimy, już po zmianie taryf my nie będziemy decydowali, tylko będzie, że tak powiem, przeciwko w Polsce decydowali. Podlegają jakiemu ministrowi? Te wody polskie? To jest problem. W Łodziu, przepraszam. Wody to jakie ministerstwo? Nie, zmiana jest tylko na rzeczy. Nie mogę Państwu tylko powiedzieć, do czego doszliśmy w oparciu o to projekt tego rozporządzenia do tej pory. Amortyzacja, jeden tylko z takich elementów, amortyzacja środków trwałych pozyskanych w formie, że tak powiem, dotacji unijnej, była liczona po stronie kosztów. A w tej chwili jest propozycja, nie wiadomo, czy to będzie, że środki unijne, które zostały zaangażowane w powiększenie zasobów takich na wodociągu, nie będą godziły
kompensacja nie będzie wliczana. Także powiem wam, jak to wszystko się ułoży. No, z tym problemem się wszystkie przedsiębiorstwa w ogóle na organizacji nie jesteśmy. Tu kościelne służb na przykład wychodząc do ostatniej chwili udostępniłem nasze materiały w postaci tabel przygotowanych, że oni też nic nie wiedzą i gdzie możemy to dookoła pomagać sobie wzajemnie. Także panie prezesie, jak wszystko skutkuje, nie w niedzielę. Nie będzie wody. Nie. No musimy to złożyć. Jest to taka różnica obowiązek. Ustawodawca tak ustalił. W związku z tym, dane osobowe imienia i nazwiska nie wiemy. Momencik, po kolei, może pani radna. Panie prezesie, chciałabym się pana zapytać, czego mogą się spodziewać w najbliższym czasie mieszkańcy, bo to by mnie bardzo interesowało. Jakich służb finansowych? To jest tak samo jak i my. Tak jak już pan czerwca. Do czerwca nic. A po czerwcu? Znaczy państwo nie będziecie mieli na to wpływu ani my. Proszę bardzo, pani radna. Pani nie, mówiąc zmian, powiedział pan na początku, że rozporządzenie jeszcze nie weszło. Z tego co ja wiem, to musi obowiązywać. No tak, a jeszcze, czy pan nas przygotowuje? Nie, ja mówię. Duchowo, finansowo. No ja już się martwię, że ja mówię, że trzeba się zrobić. To bardzo proszę, pan radny Lutkowski, pan radny Lutkowski. Panie przewodniczący, proszę państwa, ja rozumiem po tym, to, co pan niepewnym głosem powiedział, że my wracamy do epoki Stalina, czyli kołchozu. Nie, to nie tak. No jak nie tak, jeżeli ktoś z góry będzie nami zawiadywał, bo wodociągi łaskie mieć znakomite wyniki, ale przyjdzie cena taka, przez, jak to pan powiedział, ustalone przez ustawodawcę, to jest takie modne słowo klucz. Milicja zatrzymuje, mówi, ustawodawca przewidział. Tam nie ma człowieka, tam jest ustawodawca. I tutaj tu będzie to samo, czyli będzie ktoś z góry zaraz ustalił. Ja nie oczekuję odpowiedzi, bo to pytanie było retoryczne. Dziękuję. Dobrze, bardzo. Oczywiście jestem zobligowany do złożenia wniosku w terminie do 12 marca i my ze strony, tak jak do tej pory, no przecież nikt tu nie będzie przeciwko mieszkańcom i byłabym przeciwko spółce, bo spółka prawa handlowego musi przede wszystkim dbać o swoje spółki. Nie, o zarabę. Nie, spółka prawa handlowego, ale jak to się dzieje, proszę państwa, jest to spółka, udziałowcy jest na miejscu właśnie na i ta spółka działa przede wszystkim nie w swoim interesie, tylko w interesie mieszkańców, bo to ona została do tego powołana i oczywiście powiem, proszę państwa, oczywiście o spółce w mediach, telewizji, w prasie nic nie widać, tego w mediach nie słychać, nie widać. Spółka moim zdaniem działa wtedy prawidłowo, jeżeli woda dobra woda, zdrowa woda do mieszkańców dociera każdego dnia i ostatnia i brudna jest oczyszczana w taki sposób, żeby nie trzeba było płacić kar za odprowadzanie do środowiska nieoczyszczonych ścieków. I jeżeli i tu się no, odpukać, ale do tej pory udawało wszelkie awarie, jakie wynikały z tego typu, wynikały, to miasto nawet nie wiedziało, bo nasi pracownicy no, maksymalnymi możliwymi siłami, że się nie dousuwali i mieszkańcy nie zdarzyło się, żeby w mieście zabrakło wody, albo żeby nas była skażona, jak dookoła się działo. Także taka no, prośby. Tak, bo pan mówi, pan radny słowa prosił, tak. Czy ja tak zamówiłem, żebyśmy w tej stacji nie zajmować się na ogromną dyskusję, bo to nie ma żadnej przyszłości. A dzisiaj prosimy Radę Miejską w Iławie, by pomogła złożyć wniosek w określonym terminie 12 marca w fragmencie dotyczącym wieloletniego planu rozwoju modernizacji. Oczywiście nie wiem, co robi. Cała reszta jest no, morzem pytań i wydajników i będziemy mieli jeszcze czas nieraz do tego tematu wrócić i go omawiać i bardziej dramatycznie się na naszych celach. Nie tylko tyle, bardzo proszę, pan
Dokumenty są na podstawie uchwały obowiązującej, nie rozporządzenia, tak? Czyli ten załącznik jest na podstawie obowiązującej uchwały, ponieważ więc musimy złożyć, jeżeli nie złożymy tego załącznika, to mamy niekompletny wniosek. I nie wiadomo, co będzie dalej, tak? Więc musimy, wydaje mi się, że powinniśmy tutaj się pochylić nad tym i przegłosować ten wniosek pana prezesa, że musimy mieć kompletny wniosek. Natomiast co będzie dalej, to nie zależy ani od nas, ani od pana prezesa, ani od gminy. Dziękuję za głos. Bardzo proszę, pan radny Czarnaśliński. Chciałem tylko powiedzieć, że już podejmowaliśmy takie uchwały, że uchwały się podejmuje systematycznie i dotyczą to planu finansowego. To, co tutaj rozmawiamy, to są szczegóły i chyba nie powinniśmy się tutaj rozdrabniać. Natomiast każdy przedsiębiorca musi swój plan, program zadań inwestycyjnych. Dziękuję bardzo. Teraz już przekażę głos tylko. Chciałem państwu powiedzieć, że uchwała ma brzmienie w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych. Uchwalamy plan. Później dalej jest ustalenie planu rozwoju. Tutaj chodzi. W planie rozwoju może być podwyżka, może będzie obniżka. Teoretycznie jest możliwe, to nie odnosi jedno do drugiego. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Panie prezesie? Mam konkretne pytanie. W związku z tym, jak uchwała została dzisiaj wprowadzona, była omawiana na komisję. Mam konkretne pytanie. Na mojej nie była, więc ja mam konkretne do pana pytanie. Proszę mi powiedzieć, jakie zmiany pan dokonał pomiędzy tym, co było w wieloletniej prognozie zaplanowane, a tym, co dzisiaj mamy w tym momencie przedłożone. Jakie konkretne są zmiany? Bo to w sumie powinno być finałem dzisiejszych naszych rozmów. Jakie konkretne pan zmiany? Bo według mojej oceny, jeżeli ta uchwała wchodzi w tym trybie, to powinno. Było, winno, jest. Tak? W mojej ocenie to jest sobie zasadna dyskusja, bo ja przepraszam, ale ja nie pamiętam wieloletnich prognozy tutaj planów, tak, z 2017 roku. Jeżeli w takim trybie wchodzi ta uchwała, to proszę o przedstawienie mi, co wcześniej było zaplanowane, a co jest dzisiaj po zmianach. Dziękuję. Po zmianach, proszę pani, poprzedni plan opierał na rok 2017 i na rok 2018. W tej chwili doszedł rok 2019, 2020 i będziemy w zasadzie te lata. I to, co jest przewidziane na rok 19 i 20, to jest nowością, bo musieliśmy spojrzeć w przyszłość. Do tej pory baliśmy się w perspektywie wieloletniej prognozować, bo to było tylko według nas nieuzasadnione, bo jak można przewidzieć na 5 lat czy 4 lata do przodu, ile my kilometrów sieci, jaka będzie awaria, co będziemy musieli wymienić. I jeżeli chodzi o te lata 19 i 20, to wszystko, co jest przewidziane, to jest nowość. Rok 17 mamy poza sobą, który zrealizowaliśmy 100%. A 18 rok zmodernizowaliśmy, nie było tutaj budowa sieci wodociągowej na ulicy Górnej w Iławie, budowa sieci wodociągowej na ulicy Radomskiej. Bardzo proszę panie. Tak, to są tylko prognozy i plany. Proszę pamiętać o tym, że życie jest pełne tempa, na przykład Górna ulica i Radomska. Klasa szybkiego przykładu. Wodociągi wciągamy w procedurę, jak to wielokrotnie mówiłem, naszych bliskich inwestycji, to znaczy chcąc sobie użyć, to wciągamy wodociągi, żeby wykonywały część zadania za nas. I między innymi stąd się narodził pomysł z Górną. Za chwilę będziemy dyskutować z rozwiązaniami na temat dzikich pól, gdzie w tej chwili rozwijają się dwa duże zakłady, Rades i Konstal, gdzie my nie możemy sobie z tym poradzić, bo ten stan wielomilionowa inwestycja, będziemy wciągać wodociągi, żeby dokonały tam budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. I to jest wszystko ruchome i płynne. Dlatego mówimy o planie, o prognozie w kategoriach pewnego szacunku, pewnych założeń, a to mi się zmienia cały czas. Po prostu tak to jest. I jeżeli
chodzi o rok 2018, bo my tą wiedzę mamy dopiero od 12 grudnia ubiegłego roku, to jeżeli dokonaliśmy jakichś zmian, to kwotowo, tak żeby firma na tym nie ucierpiała przede wszystkim, to są te sprawy, które zaplanowaliśmy w poprzednim zestawieniu wykonać, ale się okazało, że pewne rzeczy są bardziej pilne, jak ulica na przykład Górna Radomska i proszę Państwa, i kwotowo mieścimy się w przewidzianym zakresie. Także pilnujemy tutaj tego, bo to wszystko ma przełożenie na wynik finansowy spółki. I jak do tej pory udało się nam utrzymać dobry wynik finansowy spółki, na pewno Państwo się zapoznacie w sprawozdaniach finansowych, jak to na pewno nie zachwieje to działaniu, kondycją ekonomiczną spółki. Musieliśmy przejrzeć także wszystkie pozycje na konsylium, żeśmy przeanalizowali z kierownikami wszystkich działów technicznego, księgowości, działu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków. I po prostu przesuwali na późniejsze lata, bądź zamienialiśmy. A tak kwotowo musieliśmy ten poziom, szczególnie o rok 2018 utrzymać. I co ustawodawca jeszcze oczekuje od nas, że my musimy, bo proszę Państwa, w perspektywie 3 lat, jeżeli złożymy wniosek o taryfę wodną, który to będzie, my już nie będziemy tego rozpatrywali urzędnicy gdzieś spoza, dla całej Polski. Ja nie jestem jeszcze tak zorientowany, co ten urząd będzie robił, co będzie od kogo wymagał, ale proszę zwrócić uwagę, że jeżeli taryfa się w tej chwili na 3 lata zobligowała nas, to musimy te inwestycje, czyli ten plan, minimalistycznie, jak gdyby. Bo jeżeli my się rozbuchamy, to możemy po pierwsze nie wykonać, albo taryfy pójdą według jakichś przyczyn, że my się nie pozbieramy z tym. Także, a musimy wykonać ten plan, bo ustawodawca, czy ten organ nadzorczy, regulacyjny, Wody Polskie nam później zarzuci, że tego nie wykonaliście, a teraz nie macie taryfy. No my sami nie wiemy, między sobą dyskutujemy, mamy łączność z kościelnymi, no nie tylko tutaj wodociągami powiatu Iławskiego, ale i z całej Polski. Dziękuję. No nie wiem, czy... Proszę bardzo, jeszcze pan radny Rocy, jeszcze raz tak bardzo proszę. Tylko, bo ja już się zagubiłem teraz. Czytam uchwałę, słucham pana, słucham burmistrza, i nie wiem, o co chodzi. Czy mógłby pan w krótkich żołnierskich słowach powiedzieć, o co chodzi? Ja tak powiedziałem o tych pokozach, bo mi się zamarła lata. Powiedział pan, zaczął chyba od tyłu strony, powiedział pan o podwyżkach. I stąd od razu, że ktoś tam ustawodawca będzie ustalał, o to nie o to chodzi. Każdy z nas jest za modernizacją. Jak pan to zrobi? To już pana sprawa, żeby pana w chwili nie posadzili. Natomiast wszyscy jesteśmy znani, czy krótko, jednym zdaniem chodzi o to, a to proszę bardzo. Więc to, co chcę powiedzieć, przyjmujemy uchwałę o charakterze rozmowy. Ona się co już zdarza w obradach sesji administracji, nie tylko w Iławie, tylko w całym kraju. To jest nasz obowiązek teraz. Pan prezes swojej wypowiedzi, to jest poprzeciw, jaką kwestię jedną z nami są przez. Pan prezes swojej wypowiedzi nawiązał do tej niepewności i tego wszystkiego, co się dzieje wokół tego, być może niepotrzebne. Być może niepotrzebne, bo mamy problem do Gminy, to nam to się wszystko bardzo łaka. To jest cały przeciw. I teraz, żeby zakończyć tego zdania, to prosimy o to, żeby to przyjąć. Ja to wniosek nie mam kwestii, żebyśmy do tej prognozy tych wydatków planowania za bardzo się nie przywiązywali, bo mamy sojusz najróżniejszych niespodzianek.
Teraz dyskutowaliśmy z kolegami na temat sieci sanitarnej dotyczącej dworca w PKP w Dziławie, gdzie się okazało, że musimy tam odciąć, pojechać inną miarą i tak dalej. To jest jakby już poza wydatkami, jakie mamy w wyniku wsparcia europejskiego i będziemy się posiłkować pod osiągami, a tego w planie ani się nie zająknął. Takie sytuacje muszą się zdarzać i one są oczywiste. Wynikają z pewnej dynamiki zdarzeń w naszym mieście. Koniec pana. Jedno zdanie jeszcze pani prezes. Ja jeszcze chciałam zapytać pana prezesa, czy na pewno ten plan rozwoju i modernizacji my będziemy mogli modyfikować? Czy to jest sztywny i konkretny do wykonania? No, to tak nieraz zobaczymy. Podejrzewam, że już nie. Nie mam wiedzy na ten temat. W tej chwili ten plan jest potrzebny do złożenia wniosku, a jak w przyszłości, czy będziemy bezpośrednio do polskich składali, czy do państwa, nie mam wiedzy. Czyli za to powinien być plan minimum. Tak, no to tak, to właśnie zmienia. Bardzo proszę, bo to jedno zdanie. Ostatnio, bo zgodniliśmy się z tym, że także praktycznie już powstała realizacja. A to jest prosta sprawa. Tak jak mówimy o szacunku, o prognozie wielofinansowej, finansach, tak jest i tutaj, tylko że też są zagadnienia rzeczowo-finansowe. To jest prawda. A w rzeczywistości zagrożeń ulega zmianie, tak jak tutaj pan burmistrz powiedział, życie może pokazywać, kosztorysy się mogą zmieniać, bo ceny się różnie mogą kształtować, wchodzić w zadania merytoryczne. Jak się zada pytanie na interpelacja, to też może powodować dodatkowe koszty. Dobrze, dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Wyławskim Wodociągu Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na lata 2018-2021 w wyżej wymienionym brzmieniu? Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał się od głosu? Widzę, stwierdzam, że Rada Miejska podjęła pierwszą uchwałę. Tak, wstrzymam. Tak, dziękuję. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła powyższą uchwałę 20 głosami za oraz wstrzymującym. Ogłaszam przerwę do godziny 16.00. Przechodzimy do punktu 7. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej burmistrza Piwa. Otrzymaliście państwo informację. Bardzo proszę. Ja pamiętam, jak ja jeszcze sam odchodziłem, to z panem Mucem zawarliśmy porozumienie.
zmieniło przejęcie terenu pod Zakładem Więziennym, cały ten tak zwany zakładu gospodarczego zakładu karnego. I później nie wiem, co się działo dalej, ale myślę, żeby zachować te zasoby, póki nie będzie praktycznego rozwiązania, proponowano różnym marzeniom, by tam się blokowali za ceny niektórych rzeczy, tylko symboliczne, po to, żeby ta sytuacja trwała. Tak sobie to wyobrażam. Ja przy tym nie majstrowałem, dlatego że weszliśmy w pierwszą część wiosny policji i tam w ogóle wszystkim podziękowaliśmy, że się proszę wydłużanie, a następny zakład całości sytuacja pochwała, czy zostawimy tam czy nie, ostatecznie po rozpoczęciu inwestycji dojrzeliśmy do tego, że ten zakład nie powinien tam pozostać, ale jest to rzecz bardzo delikatna, dlatego że ten zakład, który nieźle prosperuje, wypełnia ono niższe gospodarczą w całym kraju, bo produkuje halę dla przemysłu uprawiarskiego, dla blendarni i dla hodowli drobiu. W związku z tym nie chcemy to mocno krzywdzić. Ja się przyjrzę, zobaczymy. Tym bardziej, że honorowo uzgodniliśmy, że nie 3 lata, tylko 5. Tyle czasu ma na wyjście stamtąd do czasami właściciel. Ja być może poproszę radę miejską o to, żebyśmy tą 5-letnią dzierżawę, bo to wykaże pod moje kompetencje, przyjęli jako termin ostateczny. Także ta sprawa jest w toku, nic nie zostało jeszcze naruszone i zepsute. Zobaczymy, jak podejdziemy do waloryzacji. Dziękuję. Dziękuję panie przewodniczący, proszę państwa. I chyba panie burmistrz. Proszę. Części wydział planowaniem jest w monitoringu w punkcie rządzym. Żywo mnie interesujący punkt, nie tylko mnie, mojego szefa tutaj nie ma, prezydowa. Wracamy chyba do przebudowy domu weterana i adaptacji tegoż domu na miejską bibliotekę publiczną, to co było w pierwszej wersji 2014, na początku 2015. Ale jeszcze jestem przed was zainteresowany, proszę odpowiedzieć na kilka pytań. Pierwsze, czy rzeczywiście tam będzie biblioteka? Dalej, czy to będzie 10-piętrowy dom? Dlaczego pytam? Bo że ja nie w takim świecie żyję. Koszt dokumentacji 400 prawie tysięcy. To ta kałupka jest warta pewną połowę, ale mniejsza z tym, jakiej to wysokości, jak to będzie wyglądać. Termin mamy podany. Jeszcze jedno tak z czysto technicznej ciekawości. Czy znamy parametry kubatury domu weterana, łącznie tam z tą podłogą, było, czyli z dużą piwnicą, z piętrem i kubaturę obecnej biblioteki publicznej. Tyle, dziękuję. A ja proszę spowiadać. Zamiast ten sam weteranem staraliśmy się przetrzymać jak najdłużej. To nie było łatwe zadanie, bo to był taki gorący kartofel, jest cały czas w sensie zabezpieczenia przed dewastowaniem, przed próbą rozległą dla bezdomnych i tak dalej. Mieliśmy nieustanne skargi otoczenia i mieszkańców miejskich i tak zwanego gazowniczego miasta. Ale tą presję wytrzymujemy. W międzyczasie ogłosiliśmy konkurs architektoniczny na zagospodarowanie tej przestrzeni, podając kwotę następującą, że 10 milionów złotych to jest wartość przyszłej budowy według aktualnych kosztorysów. Nie można było tego, ale ewentualnie jakiś pan z Kaczykiem to wystąpić to raz. Oczywiście budynek miał się pięknie komponować w aktualny drzewostan, czyli ten układ tych starych drzew, więc to żaden 10-metrowy budynek nie miał mowy. Miał też wykorzystać ten nowy budynek, istniejącą kubaturę domu weterana, dlatego że to jest często warunek przy aplikacjach, to znaczy nie możemy aplikować o budowanie czegoś od podstaw, tylko możemy na tak zwaną modernizację rozbudowę. Tak, między innymi dlatego tak postąpiliśmy na Wizji Jasieckiej, adoptując halę przemysłową. Wielu to może zdziwić, że pakujemy się w tak poważne zadanie, ale innych możliwości na pozyskanie środków nie ma. Warunek zaproponowany przez między innymi przez Komisję Europejską. Dokumentacja, to jest tam niecałe 400 tysięcy złotych, to wynikało z nagrody, jaką za pierwszym miejscem kwotę 25 tysięcy złotych otrzymywał zwycięzca, który miał prawo do opracowania dokumentacji na tym poziomie. Możemy uwierzyć, że robiliśmy bardzo krwawe negocjacje, prawie że na krawędzi, że ten wykonawca nie chciał się tego podjąć, bo dyktowano znacznie wyższą cenę, ale my się utrzymaliśmy nasze stanowisko, ale tyle kosztują dokumentacji, więc na to nie poradzę. To może się działać na wyobraźni, bo rzeczywiście za 600 tysięcy można było dojść, nawet nie do rodziny. Ale tak niestety jest.
parametry. Dopisze co do tego, to jest 800 metrów kwadratowych, jak mówię z pamięci, a tam spodziewamy to jest około 2000 metrów. Mówię, to jest z pamięci, patrz na rok, czy nie mieli głowy. Budynek, chcę Państwu powiedzieć, budynek jest wysoce satysfakcjonujący. Widzieliśmy tu wizualizację, takie pierwsze czytanie, ogrom. I to będzie, jeśli chodzi o urbanistykę, jedna z najważniejszych kompozycji architektonicznych w mieście. Ja myślę, że my się w tym momencie pokusimy o prezentację Radzie Miejskiej, bo teraz obok to ściśle opracowanej dokumentacji, gdzie jeszcze raz podkreślam, ten budynek musi być bardzo ładnie komponowany, to niezwykle atrakcyjny dla miasta i władzy, ponieważ akurat ta skarba przy ulicy Sowieckiego jest bardzo atrakcyjna. Ona jest również malowidokowa. Pokażemy Państwu w tym momencie, jak Pan się może pozwolić 15 minut na prezentację, żebyście widzieli, czym jest dzieło. My szukamy wszędzie środków na to. Na pewno nie jest to temat na ten rok, bo my jesteśmy mniej zadłużeni, ale na lata kolejne, 2019, mam nadzieję, że coś chcemy z tym robić. Między innymi szukamy nie tylko w klasycznym RGO, tych pieniądzach Komisji Europejskiej, ale również w programie polsko-rosyjskim. Bo takowy program wreszcie został uruchomiony i spróbujemy tu uziemić miasto katolickie do takiego przedsięwzięcia ze strony obwodu sanitarskiego. I to się wszystko dzieje, to jest w kursie absolutnie. Ja nie ukrywam, że jestem bardzo podekscytowany tą inwestycją, bo to nie będzie tylko klasyczna biblioteka, biblioteka będzie rdzeniem, ale to ma być miejsce spotkań intelektualnych, kulturalnych dla wszystkich mieszkańców z takim rozbudowanym programem i z otwarciem tego obiektu do później będzie miesiąc. To tyle. Dojazd, przepraszam, bo pytam, dojazd zostanie, dosyć kłopotliwy tam jest dojazd, tam nic pytanie, nie jest w stanie chyba. Panie Tadeusze, pytanie jest doskonałe, przepraszam, tak mówię, dlatego, że ten dojazd to jest jakby klucz do sprawy, to znaczy nie chodzi tylko o zaplecze z góry, bo tam oddzielna dokumentacja powstaje na zakupowanie całego terenu, że to się na takie chyba pozwolenie na budowę, tak znamy. Natomiast jeśli chodzi o otwarcie się od samego Sowieckiego, to jest wielki bunt głowy, ale absolutnie możliwy i to też jest przedmiotem projektu. Absolutnie. Dojście, dres, abarki, to są bardzo oryginalne w wyglądzie, o tym już wcześniej mówić, od strony ulicy Sowieckiego, nawet z okresie ulicy Mickiewicza. Dziękuję. Proszę bardzo. Pan Janusz. Ja mam pytanie dotyczące Panie Burmistrzu punktu pierwszego. To już jest ten po to do tego pytania? Nie, nie. Ja chciałem dopytać jeszcze. Czy ta inwestycja ma szansę być realizowana w następnym, w najbliższym 4-5 roku? No tak, ja jeszcze raz. My już to robimy, jeżeli chodzi o wystarania o obóz kandydacki, o Fundusz Polsko-Rosyjski. Bo tak jak mówię, to jest świeżynka, przepraszam za kolokwializm, czyli dopiero uruchomiony program. Jest tam taki zabawny światło tunelu. Liczymy też może na coś takiego, że to już się powtarza. Jak jest tak zwany koniec absorpcji europejskiej i takie nerwowe wykorzystywanie wszystkich wolnych pieniędzy, to liczymy na to też, że jeżeli ta ścieżka nie wygra, to może taka, że Warszawa będzie rozpoczęła już pomysł na wydanie pieniędzy przerzucał tej wersji do drugiej, ale musimy do tego przygotować, że musimy wykonać dokumentację, wszystko zrobić krok po kroku. Ja tylko dodam, co o co się wydał na Tadeusz, że to opracowanie dotyczące układu drogowego wjazdu od dołu będzie przedmiotem innego opracowania drogowca. To znaczy tak postanowiliśmy, że to, żeby pomóc wesprzeć ten projekt, dla nas też specjaliści w Chorsy, bo temat jest bardzo trudny. Dziękuję, proszę. Tunelu pod rosnącymi drzewami i utrzymaniu w Litwie. Odnośnie punktu pierwszego spotkania w sprawie zagospodarowania terenu przy ulicy Jasieńskiej. Program, plan zagospodarowania już na pewno był zrobiony, zresztą widzieliśmy to wszystko wizualnie. Czy coś się zmienia? Czy to spotkanie miało na celu jakieś nowe propozycje do tego tematu? My w ogóle mamy problem, jeśli chodzi o ulicę Jasieńską i blokowanie na budynku przy ulicy Miejskiej. Bo nie chcemy tego robić tak bez troskę, bez wyobraźni, tylko że nas to uczy ta cała sytuacja, że należy wszystko rozpatrywać kompleksowo. I tak jak powstaje ten parking, duży parking na wysokości przyszłych warsztatów, na pewno chciałby bardziej rozpoczynać się centrum obecności społecznej, to nowy szerszy będzie to jest biblioteki. Tak tutaj rozpracowujemy tych całą analizę robimy.
układów parkingowych postojowych na samym terenie ulicy Jasieckiej, żeby nie działać w oderwaniu od większej całości. Tam się pojawia elementy stawiają budynku prostoparte do ulicy Miejskiej tego budynku. I stąd to spotkanie i taka nasza próba wyjścia z wypasu, żeby rozwiązać problem w całości. Między innymi z tego, którą może polec, to kolega radnica się mocno starał, to ten na miastka placu zapał tam na wysokości, na zapleczu kolegi Wojtka, który tam przyleci to wszystko przy organach. My czynimy te starania, przejęcie gruntu, który jest takim pusty z tłuszcz muru, takim brzydkim płotem. Już wewnątrz Jasieckim powinniśmy rozprawiać, to jest własność pana Dzika. Też chcemy to odzyskać po to, żeby to wykorzystać w celach parkingowych ewentualnie, bo dzisiaj parkingi to jest niesamowite, to wszystko nasze terenie. W związku z tym musimy jeszcze nasze zasoby, szczególnie bardzo się opatrzyć. To uprzedził pan burmistrz swoje pytanie z teraz. Proszę, proszę. Tak, bardzo proszę. Co prawda już się dowiedziałem, znam odpowiedź na pytanie, ale powinniśmy pomyśleć dalej, co z zakładem, którym szyje pan Katała i tam prowadził się teraz Łoźnicki, bo ten budynek no, w takim raczej opłakanym stanie jest. Tak? Dobrze byłoby kompleksowo całość tego sprzedać. Znaczy, już nowy zakład powinien pobudować. Inaczej, inna sytuacja z panem Brukowskim, gdzie dla nas najważniejszą rzeczą to jednak jest to przemyślenie, żeby tam otworzyć przestrzeń tego, dostępu do placu Gdańskiego, do tych innych sąsiadujących rejonów. To działa na wyobraźni teraz, co robimy i będzie nam ten zakład przeszkadzał. A czymś innym jest to, co zrobić z budynkiem, który na dzień dzisiejszy zajmuje pan Łosiński, pan Katałek, może niezręcznie, że operuje nazwiskami na sesji, no ale tak to jest. I my chcemy iść w takim kierunku, że obydwu panom przysługuje prawo odkupienia tych swoich części, obydwu panom, no warunkach dotychczasowych dzierżaw, prawo na to pozwala. Kiedy się za to weźmiemy, w którym momencie, ja nie potrafię na to pytanie, być jeszcze jest za wcześnie, uważam, że najpierw na to wszystko ukończyć. Jeszcze jeden temat, dwóch baraków, trudno to nazwać zasobami mieszkalnymi, które te są takie oznaczone widoczne z tej strony. Jeden to jest Jasielska 1E, a druga to jest Wiejska 2D, gdzie taki kościółek jeszcze jest samotny. To też musimy uwolnić i jak pierwotnie mieliśmy pokusę, by tam stawić kolejny budynek, tak dzisiaj, wolelibyśmy tam zrobić kolejną sieć układu jakiegoś parkingowo-zielonej i tak dalej, żeby nie zakończyć tego co na tym miejscu, bo efekt będzie odwrotny od zamierzonego. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie wyczerpaliśmy ten punkt. Przechodzimy do punktu interpelacji i zapytania radnych. Bardzo proszę. Proszę bardzo, pani radna. Mam dzisiaj interpelację. Jedna dotyczy Mazowskiej 2. Na styczniowej sesji uchwaliliśmy możliwość sprzedaży Mazowskiej 2. Pozyskaliśmy wówczas informację, że wszyscy mieszkańcy mają już mieszkania zastępcze, a że robotę dwie rodziny nie dostało mieszkań zastępczych. I kwestia dotyczy tej chwili, że z tych mieszkań, które zostały mieszkańcy wysiedleni, kalendarz został zakręcony. I mieszkańcy, którzy napisali, bo do dzisiejszego dnia nie złożono propozycji adekwatnej do stanu prawnego obecnego lokalu, zapowiedziałem się kalendarz. I tym samym mają zimno. Moje pytanie jest takie. Dlaczego w ogóle zostaliśmy informowani na komisji, że są wszyscy mieszkańcy dostali mieszkania, że są usatysfakcjonowani, że mamy się nie martwić, że wszystko w porządku? To po pierwsze, dlaczego dostaliśmy taką informację, która była niezgodna z rzeczywistością, ponieważ są dwie rodziny, które tam jeszcze mieszkają. I moje pytanie jest takie. Kiedy ci mieszkańcy dostaną mieszkania zastępcze, które będą odpowiadały stanu prawnemu obecnych zajmowanych lokali? Do kiedy mają się wyprowadzić? Bo była wersja, że do 31 stycznia, mamy dzisiaj 26 lutego, tam dalej te rodziny są. I teraz w związku z tym, że się wyprowadziło, warunki im się znacznie pogorszyły, jeżeli chodzi o ciepło, a mamy, przypominam, minus 10 stopni na dworzu, więc chociażby z tego tytułu dobytuje. I moje
właścicielu tego obiektu, dostateczne zabezpieczenie. Jestem posiadaniem nagrania, gdzie wielkim błędem spalano ognisko. Sprawa była kontrowana na policję i moje pytanie, czy my jako miasto, a w związku z tym, że trwają obok prace budowane, zlecone przez miasto, czy my jako właściciele obok terenu mamy możliwość wymuszenia na właścicielu obiektu Starego Młyna prace, które uniemożliwią wejścia bezdomne i rozpalenia w środku? Panie Przewodniczący, proszę Państwa, na Komisji Oświaty w dniu 22 czwartek od dyrektora Gorskiego Centrum Sportu, nieobecnego dzisiaj, usłyszałem taką rzecz. Jest zastępcy. A mianowicie, szybko tak zapisałem, miasto dokłada kasę do biegów ulicznych organizowanych przez Brykomarsze. Mam zapytanie do prawdopodobnie pani skarbnik miasta. Pani skarbnik miasta. To jest prawda. W związku z tym kolejne zapytanie. Otóż jeżeli, to ja powtórzę to co mówiłem na komisji. Jeżeli ja organizuję zawody w ogóle jakąś imprezę, niekoniecznie sportowe, jestem organizatorem, firmuję się i nie jestem w stanie sobie dać rady z tym, to biorę do pomocy ludzi i im płacę. Albo trochę mi to zadają. Natomiast tylko, tak to ja widzę, wciąga ratusz i jeszcze ratusza bierze pieniądze. Gdyby to zwróciła się o OSP na przykład, albo koło gospodyń wiejskich na Rybowym Dworze, nic nie mówiąc tym firmom, to bym chętnie dołożył. Chwileczkę. Natomiast taki monok jak Brico nie jest obciążeniem. To firma, która chyba budżet ma stokrotnie większy, roczny budżet stokrotnie większy od ratusza. To dla mnie jest jakieś nieporozumienie. Nie ważne, czy to jest 10 tysięcy złotych, czy 5, czy 10 złotych. W związku z tym zapytanie do pani skarbnik chyba, ponieważ ja bym się tego tematu nie ruszał, gdyby mi dyrektor odpowiedział na komisji. Więc zignorowany zostałem ja i pytanie. Czy pytanie zostało bez odpowiedzi? Natomiast poprosiłbym panią skarbnik o odpowiedź. Jaka to jest wysokość i dlaczego? Tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, ja nie wiem, czy to pytanie, czy takie moje przemyślenie związane z naszym pomnikiem na stadionie. Nie jest nam wszystkim obce, że Iława, czyli Deutsche Eibar, miasto niemieckie, które dostało się w prezencie od Wielkiej Trójki w 1945 roku. I Stalin, jak mu ziemia lekko będzie, właściwie robiąc w cudzysłowie, zastosowanie zrobił to zamieszanie, że zabrał kresy, dał nam to, co dał i problem z terenami, które dostaliśmy, na których mamy przyjemność mieszkać i te, które nam zabrano na wschodzie, dla mnie jako historyka jest to cały czas problem, który istnieje i wraca jak bumerang. I teraz tak, na dzień dzisiejszy z info wiem, że nie ma sławnej płyty, o której zdjęcie domagało się wojewoda, IPN i tak dalej. Nie ma. Została skuta, bo to jest lany się okazało. I teraz została tam sławna wrona, gapa, nie wiem. Ja na info przeczytałam, że to jest orzeł polski. To nie jest żaden orzeł polski. To jest pruski orzeł. I to jest pomnik, który pozostał w toku po żołnierzu, który tam stał, prawda? Dla mnie jako nauczyciela historii jest teraz dylemat. Powiesimy tam tablicę, no jakoś chcemy upamiętnić stulecie odzyskania niepodległości. Tylko dlaczego nad tą tablicą ma być ten orzeł pruski? Bo to jest orzeł pruski. To nie jest polski orzeł, kochani. To znaczy herby Rosja, Niemcy mają w swoich herbach orły, ale one nie przypominają polskiego orła. To możemy powiedzieć tak, orzeł to orzeł, tak? No nie, no właśnie, ale ja wchodzę, może się czepiam szczegółów, tak? Ale dla mnie jest to w tym momencie, jak sobie tak w domu posiedziałam i pomyślałam, wyjście pan znalazł
jest świetne, spotkam to. Jestem za. Ja słyszałam, że niektórzy sobie życzyli, żeby zdjąć, w ogóle zlikwidować pomnik. Kochani, uważam, że w Iławie i tak już z tej dawnej Iławy mamy nic. Armia Czerwona się bardzo postarała, żeby tutaj, że tak powiem, niewiele zostało. Szukamy, przyjeżdżają goście, szukają książek i ława w dawnej pocztówce. Co mają znaleźć z dawnej Iławy? Otóż niewiele. Bo rozebrano mnóstwo budynków już po wojnie. I tak dalej, i tak dalej. Ten pomnik jest jakąś pozostałością do dawnych czasów. Tylko ja nie rozumiem, dlaczego, że tam naprawdę musi wisieć ta tablica na stulecie odzyskania niepodległości, gdzie nad nią będzie rzeczywiście wisiał ten orzeł, powiedzmy, dla mnie prosto. Kto jakoś inaczej będzie to interpretował, to już jest jego problem. Ale póki co dla mnie jest to rzecz dosyć kontrowersyjna. To tylko tyle. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja, proszę Państwa, mam dwie interpelacje. Pierwsza to wrócę do... Ale to są interpelacje, czy jesteśmy jeszcze informacje? Interpelacje. Interpelacje. Proszę bardzo, przy głosie jest Pan Radny. Zostałem wprowadzony. Może przeczytam Państwu regułę tej swojej interpelacji i w końcu przestaniemy sobie przeszkadzać. To przysługujące na mocy statutu danej jednostki samorządu terytorialnego indywidualny środek kontrolny interwencyjny, za pomocą którego radny może domagać się od organu wykonawczego podjęcia określonych działań w sprawach jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności udzielenia informacji zainteresujących go temat. To jest reguła w Wikipedii. Proszę Państwa, ja oczywiście chcę wrócić do sprawy Folwarku. Otóż moim zdaniem słusznie mieszkańcy poczuli niepokój w demokratycznym kraju, chcieli sobie to wszystko wyjaśnić, otrzymali odpowiednie wyjaśnienia. Dzisiaj jesteśmy dobrze, dużo dalej i to wszystko poszło właśnie w kierunku, wypowiedziały się organy do tego powołane. Nie ma nic tak chyba wiarygodnego, jak właśnie wypowiedzi z takich organów. Ale proszę Państwa, w międzyczasie dowiedzieliśmy się, doszło do pewnego zamieszania i ja chociaż tutaj dowiedzieć się kilka konkretów. Otóż dowiedzieliśmy się, że miała tam powstać fabryka czekolady. I to spowodowało oczywiście, że w jakiś sposób ludzie zostali na siebie wpuszczeni, to znaczy jedni ci, którzy wypominali, teraz macie mieszacie, to nie będziecie mieli. Drudzy, którzy mówią, no niepokoiliśmy się, to chcieliśmy się dowiedzieć. Ja mam konkretne pytania co do tego. Panie Burmistrzu, jeżeli to jest oficjalna, a może tylko medialna informacja, to chciałbym wiedzieć, jeżeli tak, to z jaką firmą prowadzone były rozmowy, na jakim to jest etapie i czy to jest fakt tylko medialny, czy to jest rzeczywiście jakiś fakt praktyczny. Druga moja interpelacja, ale to już rażosna taka, otóż widzieliśmy wszystkie strategie rozwoju wodociągów w dobrym kierunku idzie, jeżeli nawet się tego wszystkiego realizować nie da, ale z tego typu plany zawsze są konstruktywne. Ja bym chciał powiedzieć, że dzisiaj wszyscy również czytamy o następnej inwestycji w Iławie, czyli Centrum Usługowo-Handlowe. Z różnych forum słyszałem, że ta inicjatywa społeczeństwa Iławy bardzo się podoba. Zresztą pan burmistrz kiedyś mówił nam, że Iława to nie jest miejsce dla zakładów produkcyjnych, raczej usługowo tego typu. No i wszyscy się cieszą, że ma być Iławy nareszcie McDonald's. W związku z tym chciałbym dać błogosławieństwo w tym kierunku, ale też dowiedzieć się o sprawy jest już konkretne, a na ile tylko jakieś fakty medialne, czy jakieś nasze marzenia. Po prostu, jeżeli ze przestrzeni publicznej wychodzi, to chciałbym, żeby się pan burmistrz do tego skonsultował, bo dowiemy się, jakie są fakty. A trzecie moje zapytanie, może to wyjąć, ale wykorzystam to w tym momencie. Otóż, proszę Państwa, niedawno uchwalaliśmy statut dla szkół podstawowych, tych gimnazjalnych, które przedstawiliśmy
Szkoła podstawowa numer 1 to jest szkoła imieniem Mikołaja Kopernika. Chciałbym prosić, żeby zdjąć tablicę szkoła imieniem Mikołaja Kopernika i 25-lecia PRL-u. Chyba już nie pasuje do statutu. Tak, wisi na szkole taka tablica z tymi literami. Nie przynajmniej. Proszę bardzo. Chodziła o mnie tak. Zadziwiające. Proszę o tutaj, mam kilka tematów. Pierwszy to tutaj w nawiązaniu do koleżanki Erich. Rzeczywiście pomysł w tablicy na tym pomniku na stulecie niepodległości, który jest jakiś, nie wiem, skąd wzięty. Także trzeba się zastanowić, czy tam w ogóle umieszczać, jeżeli to pomnik miałby zostać, a jeżeli już, to miałoby być miejsce upamiętnienia tego stulecia niepodległości, to na pewno nie na tym pomniku, bo jedno drugiemu przeczy i to wyraźnie. Drugie pytanie to mamy takie, że właśnie do tego formatu w nawiązaniu w tym czasie, kiedy byliście i w następnych dniach był zamontowany ten dlatego i wiem, że była kontrola w Josiu. I czy macie jakieś tam czy miasto ma informację jakąkolwiek, jak wyszły te wyniki, bo ogólnie mówi się, że to urządzenie zadziałało bardzo skutecznie i spowodowało wyciszenie, ale istotne są wiarygodne pomiary. Wiadomo, wyniki przychodzą w jakimś czasie, ale już może tak zwanych przysłów. Trzeci temat, który podnoszę, uważam za bardzo istotny, dlatego tak wcześniej wspomniałem o tym, że to też może rzutować na koszty działania wodociągu. Jeżeli kanalizacja opadowa na podmiot też podlega, to jest inna firma. Po pierwsze, to, czy te separatory, które są, czyli wszystkie ujścia do jezioraka, gdziekolwiek, czy one są systematycznie czyszczone i przez kogo? I jeżeli już, to proszę podać daty tych czyszczeń, bo tutaj są głosy, że nie raz, że nie są czyszczone, a dwa, że nawet pewne elementy są demontowane, żeby ta wodę łatwiej spływała, nie zatrzymywała się. I co z innymi? Tak jak to jest do tego jeziora Zalewiska Marzyńsko, tam idą wszystkie wody opadowe z ulicy Smolki, właśnie tego całego układu od strony szpitala w stronę wodociągu, w pierwszego maja i tam nie ma żadnego separatora, a nikt nie wie, jakiej jakości jest ta woda, powinien być separator. Nasz plan przestrzennego zagospodarowania nie pozwala na inne odprowadzanie wodopadowych. Tym bardziej, że to jest w obszarze właśnie działania wodociągów, naszych gmin wodnych. Chodzi tak, bo to was chyba rozumie ta dyskusja wywiązała się na pewnym zebraniu, działkowym zresztą, gdzie ktoś mówi, że nawet tam chciał się zamoczyć i dostał parę. Proszę Państwa, proszę o ciszę. Dziękuję bardzo. Chciałem wrócić jeszcze raz do tego pomnika, tutaj już tak ta dyskusja zaczęła być. Przede wszystkim w imieniu swoim, ale w imieniu kilkunastu osób, które do mnie dzwoniły i spotykały się, chciałbym serdecznie podziękować burmistrzowi za podjęcie tej decyzji.
o rozbiórce, powiedzmy, tych naleciałości minionego okresu, bo to chyba tak określamy. Natomiast nie o likwidacji całego obelisku. Stąd to, co mówił profesor Maciński, moim zdaniem, i nie tylko chyba moim zdaniem, co pewnie wpłynie jakiś wniosek taki oficjalny, o umieszczenie tej tablicy upamiętniającej setną rocznicę odzyskania niepodległości, to po pierwsze. Po drugie, ta gaba niemiecka, bo tak ją chyba trzeba nazwać, właściwie nie to tak nazywają, też nadaje się do usunięcia. Natomiast tam widziałbym orła, polskiego orła w koronie, taki aktualny, który jest, lub ewentualnie orzeł z poprzednich naszych lat, kiedy Polska wchodziła w to odzyskanie niepodległości, wtedy miał koronę jeszcze. Dlaczego o tym mówię? Dlatego to podkreślam, dlatego jakby ten wniosek popieram, ewentualnie stawiam. Chodzi o to, że część taka urocza, powiedzmy, tego terenu byłaby jakby dobry początek do gruntownej rewitalizacji tego terenu, o którym pamiętam kiedyś, nie wiem, chyba 2-3 miesiące temu, może więcej, wspominał Pan Burmistrz, że po wizycie tam nadawało się to do przeprowadzenia rewitalizacji tego terenu, powiedzmy sobie. Byłby to dobry początek, powiedzmy sobie. Kiedy ta tablica mogła być, na przykład tak mi też podpowiadano, w dniach jakiejś uroczystości, na przykład wieczornej, była podświetlana i tak dalej. Stąd ten wniosek na tym się podoba, żeby taką tablicę została umieszczona. A ten rok jest jakby no, szczególny, żeby to zrobić. Oczywiście nie z tym niemieckim orłem, bo to raczej... I nie oczekuję tej odpowiedzi od Pana Burmistrza, bo rozumiem, że to jest kwestia do przemyślenia ewentualnie. Coś zaczęto już robić i dobrze w tym kierunku. Natomiast jest to jakaś jedna z propozycji, która może być rozpatrzona. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja też jeszcze chcę zadać pytanie jedno, że dzisiaj już jakby Pan Burmistrz uprzedził, bo właśnie dotyczy tego małego skrawka terenu przyległego do muru więziennego, który, jak się dowiedziałem, się jest własnością jednego z mieszkańców. Chodzi o to, że tam zostały rozebrane baraki, nie wiem, warsztaty, które były, natomiast ten teren jest dalej źle uporządkowany, a już ten mur, który wokół tego terenu jest, no to urąga dobrej wizualizacji estetycznej. W związku z tym, jeżeli robimy tę rewitalizację ulicy Jasieckiej, to dobrze by było, żeby no jakoś zdopingować właściciela tego terenu, albo do rozebrania tego rynku, albo do jakiegoś lepszego uporządkowania, żeby to troszeczkę lepiej wyglądało. Natomiast jeżeli będziemy chcieli to skupić, to byłoby to tym. Dziękuję. Ja tylko chciałam jeszcze poprosić, bo jest, wykorzystuję obecność przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miasta. Wiem, że tam są zmiany w Młodzieżowej Radzie. Czy mógłby ten młody człowiek parę słów powiedzieć, jakie to zmiany zaszły w tej Młodzieżowej Radzie Miasta? Proszę bardzo. Możesz tu podać. To za chwilę, bo to jesteśmy przy punkcie zapytania, tak? To jest, za chwilę, to bardzo, jak będą prosić. Proszę, to pytanie mam od razu. Przewodniczący, słyszałem, nasz za 10 tysięcy mieszkańców, tam 4 osoby powiedziały. Oglądam gdzieś tam sobie na telefonie czy w internecie, widzę takie twarze znajome, tam skądś, ubrane takie swetry ładnie. Kiedy to się skończy u nas? Mamy tyle rzeczy poważnych. A my, aby zaistnieć, robimy różne rzeczy. Tam gdzieś jakieś salce katachetycznej, tam gdzieś, nie, bo do kościoła nie będę mógł wejść, bo ja nie jestem taki po prostu reprezentatywny, jak tam koledzy z nie będą wymieniać tych opcji. Proszę Państwa, zajmijcie się, że chcę zaistnieć, wejdź na radę, skocz. Piękna rzecz, ale zaistnieje. To jest samo, że nie ma się mamy tyle spraw różnych. Zajmijmy się tym, jak wyjść tam tej rodzinie na przedmiot, jak tam wyjść komuś pomóc, a my się zajmiemy, jak tam, jak baba jakieś babie, bo już ma w pinie. I to Panie Burmistrzu, to nie jest śmieszne. Takie wypadki bywają, bo ona ma ta baba. Panie radny, przywołuję. Proszę. Proszę Państwa, nie wiem, kogo tutaj śmieszne. To nie jest śmieszne. Ja czuję się zarzucony. Zobaczcie, co się dzieje. Tego szumu mamy wszędzie.
a to się tam gdzieś w rządzie, a to gdzieś tam jeszcze, a to tam najwyższe, a to lotnisko zmieniamy nazwy. No, na miłość boską, my na naszej działce zajmiemy się sprawami takimi, które rzeczywiście, bo chce ktoś tam krzyczy, to tak zrobi. Oni tak, to jest tylko taki krzyk po prostu na puszczy, żeby go usłyszeć. Rada jest 21 osób i ten, kto tam pokrzyczy sobie, nie chce krzyczeć. Mam prośbę do, niech pan wstrzyma te rzeczy, czy zwrócić uwagę na to, czy na tamto, bo ja nie wytrzymuję już zaprosić pracę. Jestem najstarszy jeszcze ten nowego zakres. W tym wieku, że jesteś film, już znamy życie, bo zmieńmy tablicę jak tak co. Ludzie, powinniśmy wybić tych wszystkich ludzi, którzy za pomocą się kształcili. Czy znajdujące te szkoły? Módl rozebrać. Ja mam rozebrać mnie w więzie przychodzą do nas wszyscy. No ja nie wiem, tak absurdy, jak słucham, że to naprawdę. Ja dziękuję i przepraszam, że to nie muszę wierzyć. Zrobię z kurwą i dziękuję bardzo. Zapamiętaliśmy już. Tak. Ja bardzo proszę, panie burmistrzu, przystępujemy do... Oddam nasze organizacje. Nie mam czego zacząć. Może Anu. Pan Jasiecki nie ma. No dobrze, zacznijmy od Pomnika. Państwo wiecie, ile ten obiekt dla emocji i co człowiek robi, nie? Mamy tutaj, bo można bardzo zakończyć się zaobserwować. Mnie głównie chodziło o to, żeby nas Pomnik po miarę nie poróżnił, tylko żeby przejść przez problem obiektu lubianego powiedzenie suchą nową, to znaczy, żeby było jak najmniej zaczerpnych i zapalnych. To nie jest to, że ja tutaj błysnąłem taką samoczością i jak to odwali, tylko po prostu jesteśmy zobligowani. Terminem do 30 marca po nowelizacji ustawy tego aktu dokonać. Koniec, kropka. Ja zrobiłem to wcześniej, bo nie ukrywam, że pani ma mnie też ciekawość, bo słyszałem różne wersje na temat tego, a coś tam się odkryje pod jedną warstwą. Ten była mowa o tablicach na cztery strony świata. Te tablice oczywiście są udokumentowane i pokazane na przykład innych zdjęciach i mówią o rzecz następującą. Po pierwsze nie odnoszą się do żołnierza Wehrmachtu, tylko żołnierza armii Kaisera, czyli z pierwszego okresu wojny światowej, i odnoszą się do trzech konfliktów militarnych. Do pierwszej wojny światowej, do wojny prusko-francuskiej i do roku 1866, gdzie rodziło się nowe państwo niemieckie. Tam między innymi Szczecin, Chorsza i tak dalej. Tak. W czasach Bismarcka. I teraz do czego zmierzam? To był hołd złożony żołnierzom pułku Tuwiłaki stacjonującego, którego nazwy nie zapamiętałem, przepraszam, proszę mi wybaczyć, ale w którego mundurach na pewno byli również Polacy, bo to był okres zaborów. Ginęło mnóstwo Polaków, szczególnie w wojnie francusko-pruskiej, gdzie kilkadziesiąt tysięcy Polaków rekrutowanych z tych terenów kończyło swój żywot gdzieś tam na polach, z dala od miejsca zamieszkania. W związku z tym zalecałbym daleko idącą ostrożność, jeśli chodzi o cenę tego pomnika. Teraz. Nie znam historii tej gapy, czy też orła pozbawionego korony. Są tacy miłe, którzy twierdzą, że ją znają. To jest również obiekt o charakterze takim, że warto go ocalić. Czy w tym miejscu, czy w innym, warto, że to nie może tak po prostu przekaźć, nie wiadomo w jaki sposób. Dokonaliśmy pierwszego ruchu, który się nazywa Odwiedzujemy tablicę w sposób ostateczny. Okazało się, że tablica nie jest żadną przyczepioną tablicą, tylko jest nieodłącznym elementem całego tego wylanego plastiku kwadratu. Tam ten wykonawca zadaje sobie zadać sobie, bo to się w czasie przeszedł mnóstwo trudu, żeby w ogóle to skuć. Ja zaleciłem, żeby na czas naszej mądrej i przemyślanej dyskusji przywrócić tak jak trzy pozostałe strony temu kwadratowi spokój, że tak się powiem, żeby nie było tej wyrwy. I będziemy się dalej zastanawiać. Pomysł uważam, że na stulecie odzyskanie niepodległości jest jak najbardziej trafiony, bo są takie oczekiwania, może, czy zachowując ten walor, o którym mówił pan profesor Burdyński, żeby uczynić to miejsce naszej manifestacji papierowskiej, bo bo miejsce jest bardzo atrakcyjne, naprawdę, i mogą być miejsce naszej manifestacji o charakterze patriotycznym i trzeba by nawet jakąś radę. Co do gapy, orła z bezbronią czy z koroną, to mamy nas to czas. Zrobiliśmy pierwszy ruch, który jakby pewnie emocje tego problemu. I myślę, że na tym etapie poprzestajemy, zobaczymy, co się będzie działo dalej. Uważajcie się, wsłuchamy, bo to wasza decyzja. Podkreślam, że to jest właściwość Rady Miejskiej. Konsultacje społeczne, można się też o to pytać, ale to państwo podjęliście decyzję, jaki będzie ostateczny kształt tego pomnika. On powinien tam zostać, bo stanowi bardzo ważny element naszego polskiego krajobrazu.
Kwestia publiczna. Proszę, uznajmy, że przewidzę, że się wszystko toczy dalej. Na razie to robimy w atmosferze absolutnie spokojnie. Pan Wojciech Szymański, mówił z ulicy Jasielska, tak. Chcemy, ponieważ my nie wyjdziemy z Jasielskiej, dopóki nie skończymy tego dzieła. To jest moje osobiste marzenie, bardzo emocjonalnie i prywatnie. Przepraszam za taką prywatę. My chcemy na cały kwadrat doskonalić to założenie takie parkowe. Nawet się pozwolimy o rangę. Tak jak mówię, złożyliśmy wnioski o tę mobilizację do poczty, jeżeli wszystkiego zostało w tym miejscu. I chcemy odkupić ten teren od pana Cika, dlatego że on nam się komponuje między innymi miejsca parkingowe. Także więc ja myślałem na wnieść może jakieś boisko i tak dalej, ale zwycięża ta opcja, że samochodów nam przybywa, a ten teren robi się zabójczy, jeśli chodzi o to. Mówię doraźnie. Tak. A to jeszcze wszystko potrwa. To się tak od razu nie dzieje. Także to jest to. Panu mówimy, że Wiktor Myśliński mu odpowie w ten sposób, no rozumiem, że on, ja się nie zgadzam z tym, że to stulecie, że będzie się dysonans i tak dalej. Będziemy się znaleźć nad kołem, ale jako miejsce wydaje mi się, że jest najbardziej reprezentatywne w całym mieście. Niedzielne miejsce, to po prostu kołysanie. Okej, ale ja rozumiem, no to już żeby nie przeciągać tego. Forma. Zanotowany Roman Czasowski, Siedłatek w tej sprawie, i również pan Włodzimierz Kamański. Chodzi pan między innymi o fabrykę czekolady. Nie było pana, co przyjmuje z zadowoleniem na spotkaniu, szkoda, bo ja od początku to mówiłem, wydawało mi się, że mówię bardzo precyzyjnie. Nie ja prowadziłem rozmowę z potencjalnym gestorem, że takie fabrykę czekolady, tylko usłyszałem to ku mojemu przerażeniu z ust właściciela Formaku, który się przyjaźnił z tym, że fabryki czekolady, który oświadczył i słyszał o tym dwoje 8 innych osób, że tenże gestor tej czekolady w obliczu histerii, jaka zapanowała wokół tego przedsiębiorstwa, postanowił się utracić zainteresowanie, jeśli chodzi o nasze miasto. No przez półtora roku spotykałem się z Polmakiem, miałem do znudzenia, jak mam dowiadywałem się, co się dzieje w tej materii. Oni mi absolutnie nie chcieli wyjawić, kto to jest, bo ze względu ktoś tego nie życzył. No tak się to dzieje. Ja o tym powiedziałem w imię miejscowości publicznie, dlatego że nie poniosło się wyrażę, bo Państwo, część z Was jest przedsiębiorcami i wie, jaka to jest delikatna materia, jeżeli chodzi o tego głównej historii. Naprawdę. Mówienie o konsultacjach społecznych w zdarzeniu z instalowaniem zakładu produkcyjnego w strefie przemysłowej, w specjalnej strefie ekonomicznej, to jest co najmniej moim zdaniem amatorskie. Ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że tu huty stali i instalowaliśmy. Tylko zakład, który miał od założenia od początku do końca spełnić warunki związane z ochroną środowiska. I takowe, jak już wiemy, spełnić. I w związku z tym mnie nie chce się na ten temat mówić po prostu, bo powiedziane zostało tyle, aż tyle za dużo po prostu. I my będziemy mieli spory kłopot, zanim to się nie zmienimy. Ja jeździłem do pana Wasiaka, nie wiem, czy część radnych starszych pamięta postać pana Wasiaka, który zaprojektował już zakład. Podobno został wsparcie w europejskim. I w ostatniej chwili, kiedy wybuchł kryzys, ja nikogo mój Boże nie krytykuję. W 2008 roku powiedział nie. My jesteśmy bezradni w tym momencie, co możemy zrobić? Dlatego musimy chuchać i dmuchać w każdą taką sytuację. Mówimy o tym, że chcemy przynajmniej dywersyfikować naszą produkcję, życie gospodarcze, oczywiście, żeby nie opierać tylko na tym, bo to w momencie jakiegoś kryzysu, czy jakiegoś, nie wiem, inflacji, finansowej, czegoś innego, to leżymy jako ja po prostu zawsze w tych sytuacjach apelował o odrobinę cierpliwości do zmiany. To nikt nikogo nie ignoruje, to nikt nikomu nie zarzuca amatornictwa, tylko my mamy swoje zadania do wykonania i oczywiście mieszkańcy mają prawo z tego tytułu być niezbyt zachwyceni. Ja tylko poprosiłem na głośność tej dyskusji, że mi pan Wiesław Pińczewski sporządził raport dotyczący, ile my mamy terenów przemysłowych w mieście. Państwo zaraz odpowie. Po stronach i rozproszonych pozostałych części miasta. Ile mamy zadania do wykonania, my i następne pokolenie, by uczynić to miasto zamożniejsze, bo przecież każdy podmiot o charakterze gospodarczym powoduje zamożność tego miasta. Zwiększa atrakcyjność jako oferta pracy. Wymusza sposób nie administracyjny, tylko naturalny, lepsze prace dla ludzi. Bo tak to się zawsze dzieje. Tych hektarów jest 79. 79 hektarów jest zagospodarowane przez miasto. I żaden mój następca nie może z tego kroku zejść. Musi to realizować po to, żeby uczynić ławę atrakcyjną. Ja pamiętam dyskusję w latach 90. gdzie atakowano za to, że ja oświęciłem się publicznie, że 30-tysięczne miasto podobnie.
podobno, jak mówi się bardzo często wmawia pewne rzeczy, które powiedziałem, że inwestuje tylko w turystykę, że 30-tysięczne miasto z turystyki nie wyżyje. Oczywiście, że nie wyżyje. Musi mieć zależną charakter gospodarczy. Nie może zejść z tematu o charakterze inwestycji turystycznych, bo to też jest branża gospodarcza, ale musi budować swoje zaplecze w oparciu o inne działania o charakterze stricte gospodarczym. Ja zawsze w takiej sytuacji proszę o jedną rzecz, żeby nikt nie próbował sobie budować tego kapitału politycznego, tylko myśli w kategoriach dobra wspólnego i pewnej wartości nadrzędnej. Absolutnie. To jeszcze chodzi o format. Teraz proszę, przejmie separatory. Panie Włodzimierzu, mam prośbę. Ja oczywiście wiem, że są przetargi ogłaszane, że separatory są czyszczone na bieżąco, ale stopień uszczegółowienia pana pytania zmusza mnie do tego, że ludzie nie będą odpowiedzieć pisemnie. Może tak być? Dziękuję bardzo. Teraz uwagę. Przewo, ja prośbę tu łapię taka, że oczywiście pisemna, ale ja bym chciał, żeby cała rada... Oczywiście, do wiadomości pozostały radę wskazują. Będzie dobrze, ale żeby to się to przypominać. Zaraz sekundkę. My mamy pewną delikatną sytuację. My na przykład o wynikach dotyczących pary wiedzieliśmy od miesiąca czy dwóch czy trzech nawet, ale my nie mamy prawa i przywileju, żeby to ogłaszać publicznie. To musi robić zainteresowany zakład. I media. No ale to media to są media. Muszą się czymś dziwić. Zatem nie polubią, ale przecież oni wszyscy wiedzą, że tak jest. Te 25-lecie PRL szkoła sam numer jeden sprawdzimy, bo dla mnie jest niespodzianka, nie zauważyłem tego na tydzień. Okej, dobrze, sprawdzimy. Centrum usługowo-handlowe, co dalej? To poszło w inne ręce. Przepraszam panie burmistrzu, bo tutaj teraz mi się przypomniała, bo ja powiedziałabym, że przy tej tradycji ja wielokrotnie podprosiłem, że tam też jest ten nasz pomnik Mikołaja Kopernika i te otoczenie, ten murek wokół tego jest załamany. No to już jest którąś kadencję i nikt nie potrafi tego załatwić. To jest wstydliwe w centrum miasta. Dobrze, panie radny, ale były pytania do burmistrza i wtedy trzeba było... Dobrze, panie radny, ja tylko powiem, że ostatnio na interwencji mieszkańców naprawdę odrobiliśmy, odświeżyliśmy krzyż mielenicy, który stoi tutaj. My reagujemy na takie rzeczy, tylko to jest kwestia możliwości finansowych. Padło traktuję tylko interpelację, zainteresujemy się. Może to w sprawach pakietu, żeby zobaczyć, że teraz coś się jest z tym napisem. Centrum usługowo-handlowe, co dalej? No ja nie mam żadnej wiedzy na jednej, że projektant, który zaczął opracowywać ten teren, wystąpił do nas z możliwością wjazdu od strony Alei Jana Pawła II, czyli na wysokości cmentarza, na co my nie wyraziliśmy zgody. Poprzedni właściciel też próbował coś takiego forsować, chcąc jakby uatrakcyjnić ten teren. Natomiast my wychodzimy z założenia, że jest tak zwany mały wewnętrzny piersi obwodnicy, tak honorowy, zwany obwodnicą, który się zaczyna od wysokości dawnego Ubidreksu, tam od strony Lubarskiej, biegnie po pierścieniu, aż wychodzi na hotel Tiffy i jego dalszą część składową stanowią w naturalny sposób te dwa lata pobudowane na wysokości dworca i wprowadzanie kolejnych wjazdów po prostu zamieni tą myśl, ideę ruchu drogowego w farsę. W ten sposób na to się nie zgadzamy. Natomiast wiem, że to projektowanie trwa dalej i na tym rysunku, który widziałem, tam jest cykl takich mniejszych, pomniejszych i trochę większych, a cała działka jest zabudowana z dużym ważnikiem obiektów o charakterze handlowym i rzeczywiście na rogu występuje tam propozycja fast foodu. Nie wiem, czy to jest bardzo ważne. Ten pan jest zamówiony przeciw wyborom. Na rozmowę, jeśli chce się ujawnić, to będzie i tyle wie na ten etapie. Ja jestem ciekaw, jak to się wszystko potoczy, kiedy dojdzie do dostawy towarów do tego centrum handlowego, tak wyczekiwanego przez mieszkańców, i będzie to się odbywać ulicą Zieloną albo bokiem zimą i tak. Rozumiem, że działkę sprzedała osoba prywatna. Tak, znana pani zresztą. Nie. Także znana pani, nie też bardzo dobrze. Także dobrze, a to nie jest ważne. My nie jesteśmy od tego, żeby żyć emocjami, tylko od tego, żeby wykonywać swoją pracę. I teraz Tadeusz Kloc, miasto bardzo wielkie publiczne. Ja udzielę odpowiedzi, jeśli pan pozwoli, 12 tysięcy złotych. Orka, stowarzyszenie, we współpracy z Komatrzem, to jest wniosek co roku o wsparcie. I
my tego statka do nowego wielu stowarzyszeń udzieliliśmy. Oczywiście komponowany jest to Wyszko Marsze, które daje swoją markę, pewnie tam też ponosi jakieś nakłady. Ja tu nie widzę absolutnie nic niewłaściwego. Każdy, kto do nas występuje, udowodni, że ta impreza ma sens i cieszy się powodzeniem. Spotyka się z naszym wsparciem, ma często charakter symboliczny, bo 12 tysięcy złotych to nie jest kwota, która powala. Natomiast wysiłek organizacyjny jest ogromny. U nas docenimy tę imprezę, bo się gdzie Jurajski kalendarz wpisuje. To jest to mój właściciel. Bez to panie jeszcze sekundę, patrzę co tu jeszcze. Czy mam Mazurko? No Mazurko, zaraz. Mam Romek, gdzie wiesz, chyba wszystko. Tak, Mazurko. Panie, moja prośba jest. Z ludźmi jest tak, jak poczują krew i szansę na to, żeby poprawić stosowanie swoje warunki w charakterze lokalowym, to po nich chodzi o to. My tego doświadczamy w każdym przypadku, kiedy wykładamy lubimy kogokolwiek. Ja nie chcę nikogo publicznie piętnować, ale tam mamy sytuację przynajmniej z jedną postacią, która na wyjątkowo sobie pozwala. Być może zakończę ten sposób, że ją ekscentrujemy. Sam fakt, że Państwo umożliwiliście nam hasło, deklarację o sprzedaży obiektów, nie oznacza, że te obiekty sprzedajemy. Dopóki one nie będą puste, to nie ma mowy o tym, żeśmy ogłaszali przetarg. W związku z tym spokojnie cały czas otrzymują te postaci, nasi mieszkańcy, propozycje. Chciałbym jakąś kolejną, jak odrzucono, to trudno. To wtedy... Dostał tylko jedną. Słucham? Dostał tylko jedną, ta osoba, o której my rozmawiamy, dostał tylko jedną i na warunkach interwersji. A to nie są warunki, które obecnie ma... Panie, bo jeszcze raz proszę, mamy zupełnie inną cenę sytuacji. Bardzo proszę w ogóle radnych, że to jest tak delikatna materia, żeby was w takiej sytuacji było jak najmniej. Ja biorę na siebie wszystkie razy, uderzenia i wyrazy niezadowolenia, natomiast jak radni zaczną się w to mieszać, to będzie z tego niezokaszana. Przepraszam za kolokwializm po prostu. Proszę mi uwierzyć, że... Przepraszam, ale... Pani radna, proszę nie włączać do rozmowy w ten sposób, tylko proszę. Ja się powstrzymuję, żeby nie skomentować zachowania tego mieszkańca. Powstrzymuję się, żeby nie zrobić. A będzie odnotowana w no właśnie. No właśnie. Nie chcę się wchodzić w szczegóły, bo wygląda to fatalnie. Także i już. Teraz tak, mój właściciel, monitoring, wystąpił wszystko. Rzeczywiście, z samego początku, jak Państwo pamiętacie, ten temat jest tematem gorący. My podjęliśmy dużo dyskusji, oglądamy to opinię. Stąd poznaliśmy, ponieważ scena druga strona zdecydowała zawodu. Natomiast mamy wiele przypadków w naszym mieście, gdzie bardzo chętnie byśmy poprosili o wsparcie nadzoru budowlanego, na przykład. Tam jest ta właściwość, gdzie można wypuścić albo nowe jakieś zachowania zabezpieczające, albo wręcz rozwiązkę i tak dalej. Ja przychodzę z interpelacją, tylko tyle mogę zrobić, żebyście jakieś to nadzoru budowlane. Natomiast jest to kłopot dla nas ogromny, bo za chwilę będzie tam granica szczęśliwości, bardzo atrakcyjny teren, a obok będzie straszydło, że nas wszystkich zabrać. Proszę. Proszę Państwa, chodzi mi o fabrykę czekolady. Sam jestem przedsiębiorcą, chcę powiedzieć, że poważnego przedsiębiorca, który zamierza wykonać inwestycje zgodnie z projektem, nie wystraszył jakichś protestów wcześniejszych, dlatego że biznes trochę innymi prawami się kieruje, albo jest w tym interes, albo nie ma. Chodzi mi głównie o to, żeby zdjąć odium z tych ludzi, którzy próbowali tam walczyć o swoje bezpieczeństwo czy uzyskanie informacji, zdjąć to o tym, że oni są winni tego, że z Iławy odszedł inwestor fabryki czekolady. Po prostu jesteśmy na tym etapie, że jeszcze konkretnych ani listów intencyjnych w tym temacie nie było i w związku z tym chyba to odium należy z nich zdjąć, że tam nie było. Proszę, że ja na nikogo nie kładę ogniem, a nie klątwy, to nie o to chodzi, tylko po prostu rzetelnie mi się wydawały frustracje, ogromne rozczarowanie, rozczarowanie właściciela formatu, który jakby posiedliczy na tej sprawie. A propos ogniem, mają na nie tak ku publicznym wschodnikom, na mnie i klątwa i ogniem kompletnie niezasłużone, zbudowane przez moich zagadłych i wściekłych przeciwników, jak to szwedę wyglądały, nie puszczałem. Do dzisiaj to będzie. Są tacy, co mi tylko do nimi oczy wydawać, że oni wiedzą lepiej ode mnie, to było. A powiem jeszcze jako ciekawostkę, drukowałem w gazetach listy intencyjne przez pogorowe ułożenie w tyłek, za
temu potencjalnemu inwestorowi na nic się to zdało, bo ludzie mieli gotową koncepcję, jak to wszystko ocenić. Czyli ja znowu z miejscowymi stworzami, którymi serdecznie wtedy nie nienawidzimy. Nie dopuściłem, żeby szwedka się to pojawił. No to spotka się w własnym życiu. Rozumiem, że chodziło o szwedla z 1655. Wyczerpaliśmy ten temat. Jeszcze pan przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta. Witam jeszcze raz wszystkich serdecznie. Odpowiadając na pytanie, my w ostatnim czasie mieliśmy bardzo dużo zmian, jeżeli chodzi o zmiany personalne. Niedługo odbędą się wybory uzupełniające, gdyż w statucie mamy taką zasadę, że 3 osoby wymienione obecności z rzędu równa się skreśleniem z listy rady. Mieliśmy już jedną z uzupełniających wybory. Nasza wiceprzewodnicząca Natalia Poruszyn na ostatniej sesji naszej, która odbyła się 5 lutego, zadała pytanie na temat zabawy komunikacji miejskiej z taką z pomysłem na temat darmowych przejazdów uczniów tylko od 7 do 18 lat w godzinach porannych od poniedziałku do piątku. Podpisaliśmy również wsparcie z towarzystwem dzieci przyjaciół. Towarzystwem Przyjaciół Dzieci i z gminą Miława wzięcie udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszał Polski o dofinansowanie inicjatyw młodzieżowych w kwocie 10 tysięcy złotych i 50 tysięcy złotych będą realizowane 3 inicjatywy. Naszym dalszym problemem, co może się wydawać śmieszne, jest logo. Dziękuję. Nie no, to jest propozycja. Dobrze, że jeszcze nie tak sobie, jak mam to widzieć. Wszystko rozwija się pieniądze. Tak, przechodzimy jeszcze do już tych punktów takich standardowych, czyli wnioski mieszkańców do chwili obecnej nie wpłyną wniosek od mieszkańca o wystąpienie na sesji. Nie było takiego wniosku. W punkcie 11 mamy komunikaty i oświadczenia. Komunikat oczywiście o kolejnej sesji, więc równo za miesiąc, bo my mamy 28 dni w tym roku. Pokrywa nam się, że 26 marca jest również poniedziałek. I wstępnie wspomnę Państwu, że kwietniową sesję planuję na 23, to jest przedostatni poniedziałek, ze względu na to, że ostatni poniedziałek wypada 30, czyli tuż przed 1 maja, być może ktoś będzie planował sobie dłuższy wyjazd przed sobotą, w związku z tym, aby uniknąć takiej sytuacji, to sesję zrobimy 23. To tyle z mojej strony i jeszcze pan radny. Panie Przewodniczący, czy jest możliwe, żeby na tak poważnej sesji krótką wpleść do rozróżnienia humoreskę, powiedzmy, na minutę, odnośnie tematu poruszanego tutaj? W tej chwili? Tak. No powiedzmy, że będzie to poważne. Dziękuję bardzo poważne. Już na jakimś takim prywatnym spotkaniu ktoś pyta zebranych, czy wiecie, kto to był Edward Weber? Nikt nie wiedział, więc on odpowiadał, miał kilka interesów, między innymi miał fabrykę czekolady. Usłyszała to blondynka, przepraszam panie, usłyszała to blondynka, która na następnym spotkaniu pyta zebranych, czy wiecie, kto to był Eberber? Nikt nie wiedział, blondynka na to. Eberber miał czekoladowy interes. Ja przepraszam, że nie zabieram, że jestem w trudnej sytuacji, bo jedną sprawę muszę poruszyć i chyba w tym momencie jedynie, króciutko. Króciutko i w ogóle przepraszam, że zabieram Państwu czas, ale z potrzeby to robię. Proszę nie przełożyć tylko do mailu. I ja mam o 3:00 dyżur, dlatego przyciągam. Otóż proszę Państwa krótko. W ostatnim okresie miałem okazję przyjrzeć się pracy urzędów 3. Piłaskiego i 2 ościennych. I myślę, że ten temat tu pasuje, bo chodzi o Urząd Stanu Cywilnego, a tu jest punkt oświadczyny. Komunikacja. Naprawdę oświadczymy, więc to się rozkrywa. Proszę Państwa, potrzebny mi był dokument. Potrzebny był mi dokument. I dokument był
potrzebny na wczoraj. Czasami tak się zdarza, więc duszą na ramieniu szedłem do urzędu. I urzędników za bardzo nie kocham, tak jak i większość z nas. A tu akurat muszę powiedzieć, że przyjemne zaskoczenie. Ja szedłem duszą na ramieniu, bo ten dokument mogłem uzyskać w ciągu dni. W ciągu 10 dni, więc dziewczyny mówią, nie było tam, rozumicie, widzicie, potrzeba, jest dużo pracy, za 10 dni przyjdzie człowieczku. Co możemy, to zrobimy. Postaramy się to zrobić. I ten dokument miałem za niecałe 24 godziny. Proszę Państwa, to myślę, że to nie mój urok osobisty spowodował, ale chyba dziewczyny tam są w tym urzędzie, są profesjonalistkami, a jak one mówią, tam gdzie mogą pomagać ludziom. I to cieszy, proszę Państwa, tak jak powiedziałem, nie lubimy za bardzo urzędów. Przy okazji tutaj dwa aspekty tej sprawy. Pierwszy, tak jak mówiłem, oglądałem tutaj te urzędy z racji potrzeby i muszę stwierdzić, że Iława jest na wyższym stopniu wtajemniczenia, nazwijmy tak, chociażby przez system rejestracji. Ja tam nie muszę dzisiaj pani w kolejce, pan w kolejce, a kto kiedy, ja się numery, tam te urzędy nie miały. I druga sprawa, Polska wprawdzie jest 30 lat za, nie powiem za urzędami, bo nie wolno, za ciemnoskórymi w niektórych sprawach. W tym momencie, w tym kraju nastąpił postęp, bo taki dokument, żeby uzyskać z drugiego końca Polski, to jeszcze niedawno trzeba było tam jechać. Dzisiaj wystarczy zadzwonić, wprowadzają cię do systemu i pobierasz dokument jako pierwsze. Trzecie nie wytrzymamy. Już kończę. I trzecie, to było druga i trzecia sprawa, do pana burmistrza żal tylko. Właściwie może nie żal, ale zastrzeżenie, czy no, taką uwagę, że nie zachował pan podstawowej zasady w pracy urzędu. Złamał pan parytet. Tam same dziewczyny pracują. Kto im zrobi kawę? Tak, Czugowski śmiał do targa, trzeba dwojga, to chociaż nie wycofuję się w urzędzie dzisiaj, może dwójkę, dwie albo dwojga. Skończyłem, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja oświadczam, że jestem zadowolony z pracy. O tak. A ja również dziękuję Państwu za przyjęcie. Zamykam 51. sesję rady miejskiej. Zgadzam tajemnicę, że Pan Radny Lotki.